Mateusz Kaniowski, MAPL. Razem będą Maciej Kawulski. Rozumiem, że najszczęśliwszy człowiek na świecie w tym momencie. No nie ukrywam, że jeden z szczęśliwszych. Być może jest ktoś gdzieś w jakiejś odległej części świata równie wesoły, ale ja się czuję okej. Okay. Namiot Halidów jest wielką maszynką dla KSW, jeżeli chodzi o oglądalność, o pieniądze, o wszystko. Wraca. Ludzie narzekają, że dlaczego on dostał walkę o pas, a on w 36 sekund wykonuje knockout roku, jak nie dziesięciolecia. No i tam ci będą musieli odszczekać, a ja chcę jeszcze powiedzieć, że Mamet poza tym, że jest maszynką do robienia tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałeś, jest też wyjątkowym człowiekiem, z wyjątkową energią i z wyjątkowym duchem walki i wszyscy dzisiaj tego ducha poczuli i nawet te 300 osób, co tu było, jak wrzasnęło, jak Mamet wykonał ten cios i powstało, to ja poczułem przez moment, a tęsknię za tym, uwierzcie mi, że jestem znowu na evencie. Poczułem publiczność na swoich plecach, nie? Bo to nie jest kwestia, ile ich jest, to jest kwestia tego, jaki jest performance i jak oni to odbierają. I ten performance był wyjątkowy pod kątem energetycznym, chociaż trochę się rozkręcał i ta wisienka na torcie spowodowała, że wszyscy znowu poczuliśmy się jak w domu. No, mam nadzieję, że niebawem będziemy również za sprawą Mameda mogli częściej być w tej energii. Po tych słowach, że Mamed jest wspaniałym człowiekiem, to właśnie emanował tu ogromną energią. Wszyscy byli naprawdę tutaj, mówili, że on chodził przeuśmiechnięty, zadowolony, że wiadomo było, po co on wychodzi. No i nie dało się chyba lepiej tego zrobić. Po prostu się nie dało. No ciężko sobie wyobrazić, żeby było lepiej, nie? No bo to tak 10 na 10, nie? 10 na 10. A zaskoczony, tak szczerze? Że to tak wyszło? Wiesz co, trzeba przyznać, że Scott Aschan to jest wyjątkowy kawał takiego, wiesz, ringowego chama, nie? Jest bardzo niewygodny, bardzo trudny i naprawdę spodziewam się, że w Polsce w tej kategorii wagowej poza Mamedem, który wyjątkowo lubi gości dłuższych, wyższych od siebie, Grove, Barnat, wiesz o co chodzi, łatwiej mu urwać nogę. Po prostu gdzieś tam odpowiadam, to naprawdę nie widzę rywala dla Aschama w Polsce, tak? I kogoś, kto sobie z nim poradzi w tej kategorii wagowej. W związku z czym bardzo mocno wierzyłem w Mameda, ale gdybym się nie obawiał, gdybym był spokojny, to nie zdarłbym gardła i cały czas mi tętno spoczynkowe schodzi. Denerwowałem się o niego, bardzo mu kibicowałem. Bardzo chciałem, żeby powrócił w takim stylu, który zapewni, że jeśli ten COVID się zaraz skończy, to znowu będzie wielka hala i będzie niesiony nie wrzaskiem 300 osób, tylko na przykład 60 tysięcy na Stadionie Narodowym. Czemu mu życzę, żeby znowu to przeżył. Ja sobie też tego życzę bardzo. Gratuluję przede wszystkim wiary w Mameda, bo się pięknie, naprawdę pięknie udało. I co teraz z Mamedem? Bo ja wiem, że to jest bardzo na gorąco, że zaraz usłyszę wymijającą odpowiedź, ale jest jakiś pomysł w głowie tak na szybko? Nie. Tego się właśnie spodziewaliśmy, słuchajcie. A może jakieś polskie nazwisko? To nie jest odpowiedź wymijająca, to jest po prostu prawda. No na ten moment nie mam żadnego pomysłu. Naprawdę rzadko kiedy w ogóle nie wybiegam w przód, teraz nie wybiegłem w ogóle w przód. Byłem tu i teraz w tym momencie Ale Mamed będzie walczył. Oczywiście. No jest, myślę, że powrócił w wielkim stylu, w związku z czym myślałem, że pytasz mnie o rywala. Nie mam pomysłu na rywala w tym momencie, natomiast co do jego startów nie mam żadnych wątpliwości. Nie wiem, Mamed jest już też w takim momencie swojej kariery, że on nie chce wychodzić już co 2 miesiące. Być może będzie chciał chwilę czasu na to i będzie się chwilę zbierał do tego. Niech weźmie swój czas, oby wziął go tyle, żeby znów mógł dać taki performance, jaki dał dzisiaj. Michał Materla wygrał z Iliciem, ale na początku ja byłem w szoku, jak dobrze Aleksander się prezentował, prawie nam znakodował Michała. No wiesz co, to jest właśnie ta sytuacja z Michałem. On w taki sposób prowadzi każdą walkę, że albo każdą, no prawie każdą, że ta sytuacja i ta temperatura przesuwa się z jednej strony na drugą. Powiedziałem to w podsumowaniu, powiem wam jeszcze raz, w wywiadzie podszedł do mnie Wojek i powiedział tak, mówi: Kawul, wiesz, że on kiedyś nam umrze w ringu? I to jest rzeczywiście... I to jest rzeczywiście podsumowanie walki Materli. On zawsze zostawia bardzo dużo zdrowia. Za to fani go kochają i czują, że to jest pewnego rodzaju podziękowanie za ten bilet, za tą subskrypcję. To jest taki koleś, on w ten sposób odpłaca za to zainteresowanie. No nie jest to oczywiście rozsądne, jeśli chodzi o jego zdrowie, no ale nie pamiętam walki Michała, no może ze dwie z 20, w których no nie zostawiłby ani kawałka zdrowia w klatce. A skoro są obaj po zwycięstwach, to może Mamed Materla 2? Wiesz, każdy by chciał zobaczyć. Wiem, ale ja nie wiem, czy oni chcieliby walczyć.
Myślę, że ja już mam coraz mniejszą odwagę, chyba też się starzeję, prosić ludzi o takie rzeczy. Kiedyś byłem bardziej bezpośredni, wydawało mi się, że to jest po prostu sport i profesjonalizm polega na tym, że wychodzisz, robisz swoje, tak jak na sparingach, ale nie da się wokół tego przejść tak obojętnie. To są jednak emocje, to są jednak ludzie. No wiesz, ja bym chciał znów zobaczyć tą walkę, ale nie chciałbym ich do niej zmuszać. Jeżeli oni poczują taką potrzebę, że znowu dojdzie do takiego momentu, no to oczywiście my jesteśmy po to, żeby budować tą klatkę i ustawiać kamery, tylko takie jest nasze zadanie. No. Jestem bardzo ciekawy, jak punktowałeś walkę Gustafsson-Janikowski? Musi o rundach? Wiesz co, no... Bo Damian powiedział nam, że on był pewny tego, że wygrał, że w ogóle to jest śmiech, że ktokolwiek powiedział inaczej, a ja powiem szczerze, że ja chyba troszeczkę inaczej punktowałem te starcie. Powiedział, że środek walki był najsłabszy, czyli on dobrze ruszył i obalił, troszeczkę spuchł, już tam nie pamiętam tych podziałów na rundy, potem siadł na duży odcinek walki, myślę, że 5-7 minut, no i potem tą końcówkę znowu odkręcił, otworzył się, zaczął kopać, więc gdybym miał tak, wiesz, ocenić obraz walki, to dałbym to dla Damiana Janikowskiego, ale nie mogę powiedzieć, że to była porażająca przewaga, to była bardzo wyrównana walka i w pewnym momencie, jeśli mnie o to pytasz, ja też myślałem, że Damian przegra. Stasiak rewelacyjnie poradził sobie z Patrykiem Surdynem. Byłem w szoku, że aż tak dobrze. Co dalej z Damianem, bo tutaj już przebąkiwał o tym, że chce walczyć znowu o pas? Słuchaj, no wiesz co, no to jest bardzo realna możliwość. No, myślę, że dajmy się na tym zastanowić. Dam się zastanowić. Ogólnie event jak? Bardzo dobrze, bardzo. Jestem zadowolony z nowego miejsca. A przede wszystkim już jakby, żeby odejść na chwilę od walk, chociaż to przecież portal branżowy, to z tej energii, która znowu powróciła. Znowu się poczuliśmy jak na dużym, fajnym evencie, nie? I to jest... Nie czułem tego na ostatnich studyjnych eventach, chociaż były świetne walki, świetne emocje. To jednak jest zasługa, wiesz, że się płaci wielkim nazwiskom, nie? Czasem patrzysz na walkę dwóch młodych zawodników i oni naprawdę są profesjonalni i dają świetne widowisko, ale nie mają jeszcze tych skilli, tych umiejętności, żeby w niesamowity sposób budować tą energetykę. To, że ludzie się czują zdenerwowani, to, że czują różne dziwne emocje, to jest przywilej wielkich fighterów, legend, to jest przywilej gwiazd i za to dostają wielkie pieniądze. Przez to przychodzą pełne hale i z tego powodu miliony ludzi kupują pay-per-view. Właśnie dlatego, że oni to coś w sobie mają i często nie dając lepszych walk niż ci mniej popularni zawodnicy. I dzisiaj powróciły gwiazdy i to było czuć w powietrzu. Narkun, Soldić, Obczasz. Dowiemy się jeszcze, kto będzie na tej gali? Albo z kim zawalczą? Nie. Pięknie. A na Genesis się dowiemy czegokolwiek? No wiesz co, na Genesis zaczniemy ogłaszać od właściwie od poniedziałku. Będzie już każdy dzień, to będzie porcja nowych newsów fight cardowych oraz newsów dotyczących samego starcia. Około wtorku, środy będzie premiera takiego długiego trailera, w których będziemy mogli poznać nastawienie Barneta do Różelskiego i w drugą stronę. No i przede wszystkim zobaczymy, że ta gala to nie jest tylko to jedno starcie na gołe pięści Różala z Barnetem, tylko to jest bardzo dobry fight card. Bardzo... A ile walk? Wiesz co, no myślę, że mniej więcej ilość walk będzie zbliżona do tego, co jest na galach KSW. Natomiast dokładnie jeszcze nie chcę tutaj takiej deklaracji składać. To jest boks na gołe pięści, czy to jest kaiden na gołe pięści, czy wszystko? Boks z łokciami na gołe pięści. Boks z łokciami na gołe pięści. Czyli nie ma nóg, nie ma wywracanek, jeżeli atutem tego, co chcesz sprzedać, są gołe pięści, to spraw, żeby tych pięści było w walce jak najwięcej. W związku z czym ograniczyliśmy tą walkę, żeby w momencie, kiedy już kogoś bolą ręce albo boli głowa od gołych pięści, to nie można się przytulić, nie można się położyć, nie można zacząć kopać. Musisz do końca używać tylko tej broni, na którą się zdecydowałeś. Naszym zdaniem najciekawszy kierunek w tym zakręcie, jeśli chodzi o sporty walki. Czyli bokserzy byliby bardzo premiowani tutaj. No moim zdaniem to jest przestrzeń dla bokserów również. Artur Szpilka się uśmiechał? Aczkolwiek muszę powiedzieć, że rozmawiając z ludźmi, którzy się przygotowują do tego, muszę powiedzieć, że wnioski są takie, że kompletnie inaczej. To jest oczywiście też nic nowego. Walczy się w rękawicach, trzyma gardę, celuje, inaczej się układa pięść i na gołe pięści. To jest kompletnie inny świat jednak, wiesz. I to jest nawet inny świat niż pomiędzy rękawicami MMA małymi, a gołe pięści. To jest też trochę przeskok. Natomiast pomiędzy rękawicami dużymi a gołym pięści jest
Wow, kilometry. Wyciągacie wnioski z Gromdy i z Wotore, czy kompletnie idziecie swoją drogą i się nie zastanawiacie nad tym? Wiesz co, nie byłbym człowiekiem pokornym, gdybym powiedział, że nie obserwuję, nie wyciągam wniosków. Wyciągamy wnioski ze wszystkiego, ale nie naśladujemy, nie kolaborujemy, nie staramy się być w kontrze, pokazać, że zrobimy coś lepiej. Od dawna mamy ufarmowaną pewną drogę, którą sobie wymyśliliśmy chwilę wcześniej, zanim powstały wspomniane gale, i będziemy nią podążać.